W sali kinowej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera klipu Moja Wina, nagranego przez grupę Słubickiej Bohemy. Po premierze o realizacji klipu porozmawialiśmy z założycielem Słubickiej Bohemy, Henrykiem Lecheltem. Jestem szczęśliwy, że to zrobiliśmy, to w gronie fantastycznych młodych ludzi i też świetnego operatora. Staraliśmy się dotknąć problemów bardzo współcześnie, czyli obszarów, z którymi borykają się młodzi ludzie i kiedy nie dają rady sobie i kiedy nie ma nikogo przy nich, co może się wydarzyć, ale też co może się wydarzyć, kiedy zaczynamy dostrzegać rzeczy, w które niejako wdepnęliśmy. Młodzi ludzie często nie mają oparcia w dorosłości, która jest spolaryzowana i która nie odpowiada na podstawowe pytania, które zadają sobie młodzi ludzie, czyli kto ja właściwie jestem i po co. Raczej próbuje się ich pozyskać, natomiast kto ja jestem i po co. Co ja tu robię? To są kluczowe pytania, na które oni szukają odpowiedzi i ten teledysk i ta praca ma w tym pomóc. Jestem zadowolony bardzo, na pewno bardziej niż sobie to na początku wyobrażałem, bo bałem się jak to wszystko wypadnie. Wiadomo, jako twórca jest się bardzo krytyczny wobec siebie i troszkę bardziej się obawia człowiek tego, jak to wyjdzie, jak ludzie to odbiorą, a dzisiaj kamień z serca, bo fajnie to wyszło. Cieszę się, że to powstawało z panem Henrykiem, bo mogliśmy też tam w ujęciach dużą symbolikę ukryć. Każdy może coś odkryć, ona na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, ale dużo nam to zajęło, żeby wpleść ją naturalnie w teledysk, żeby nie była ona rzucająca się bardzo mocno w oczy, ale że to bystre oko dostrzeże te pewne niuanse i smaczki. Ja bardzo długo dojrzewałam do tego, żeby móc zaśpiewać tę piosenkę. Cały czas pracuję nad swoim warsztatem wokalnym i tutaj jeśli chodzi o przygotowanie do postaci, do tworzenia całej postaci, do teledysku, bardzo mi to pomogło. Ja notowałam bardzo dużo i obserwowałam też ludzi w moim otoczeniu i zbierałam bardzo dużo doświadczeń, żeby stworzyć nową postać i oddać wszystkie emocje, które kryją się za tą piosenką i żeby pokazać właśnie taką prawdę indywidualną, która będzie też uniwersalna dla każdego młodego człowieka, który zmaga się z różnorodnymi problemami. Także tutaj dojrzewałam do tego i w trakcie tworzenia postaci tworzyłam też nowe stany emocjonalne, którymi posługiwałam się, wykonywując tę piosenkę. Ja czuję ogromną dumę z naszej całej grupy i mam nadzieję, że ten teledysk będzie też pomocny wielu młodym ludziom, bo ja wiem też, jak bardzo on wykształcił moją osobowość i pracując tutaj w tym środowisku, mając świadomość, że zmagamy się z ogromnymi problemami, że mogłam w ogóle brać udział w takim przedsięwzięciu i być częścią takiego ważnego projektu. Nigdy jest za późno, żeby poszukiwać prawdy, żeby być pokornym wobec niej i wobec poznania, że zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie na tym poziomie, na którym problem powstał. My jako młodzi ludzie mamy też ogromne zadania i musimy im sprostać. Mówią szybkie dzieci, to ja i może ty. Chcemy kołysania, a świat krzyczy i drży. Surfujemy więc chmura, sieci w dali. Szukamy sensu, szukamy własnej fali. Get it.
Poszukiwanie siebie w dzisiejszym świecie wartości splątanych z antywartościami to rzeczywiste wyzwanie. Młodzi artyści Bohemy oraz jej twórca Henryk Lechelt po raz kolejny bardzo dojrzałym przekazem skłaniają nas do refleksji nad życiem i wartościami. Szukam sensu, szukamy własnej wartości.